10 faktów o psach. Oczywiście faktów wybranych, ponieważ o psach można by mówić bardzo dużo. Tutaj od razu zaproszę na mój drugi, taki główny kanał. Ciekawski jak Polak. Link jest w opisie. Tam o wiele, wiele więcej o psach. Ale zacznijmy od faktów. Po pierwsze, my mamy niepowtarzalne linie papilarne na palcach. Psy mają zamiast nich niepowtarzalne wzory na swoich nosach. Więc gdybyśmy chcieli mieć narzędzie: do rozpoznawania psów, takiego rozpoznawania psów, które nie będzie nas wprowadzało nigdy w błąd, to musielibyśmy zrobić specjalne narzędzie, które skanowałoby te wzory z ich nosów. My mamy linie papilarne, psy mają wzory na nosie. Po drugie, będąc dalej przy psich nosach, trzeba wiedzieć, że węch psów jest bardzo, bardzo mocno rozwinięty. Jest to ich najważniejszy zmysł. I śmiało można powiedzieć, że psy odbierają, widzą świat za pomocą swojego węchu. Ten węch umożliwiał im polowanie, ten węch umożliwia im komunikację, i nawet dzisiaj, w tym świecie, który można powiedzieć jest bardziej zbliżony do ludzi, jednak ten węch nadal jest dla nich czymś bardzo, bardzo ważnym. Niektórzy mówią, że ten węch może być nawet 10 tysięcy czy nawet 100 tysięcy razy lepszy od naszego. Nie wiem, nigdy nie miałem psiego węchu, nie mam porównania, ale jedno jest pewne: psi węch jest wielokrotnie lepszy od naszego i te umiejętności, możliwości, jakie im daje węch, często są wykorzystywane przez nas, przez ludzi. Kiedy na przykład poszukujemy osób, które przysypała lawina, czy to psy ratownicze, czy też psy tropiące. Trzeci fakt: psy nie są w stanie rozróżnić dobra od zła. Nie mają też poczucia winy. One dostosowują swoje zachowanie do naszej reakcji. Gdy wiedzą, że mogą być ukarane, to próbują temu zapobiec, zachowując się w sposób wyuczony. W sposób, który ma umożliwić im ominięcie tej kary. Te smutne oczy to takie zachowanie, które my, Ludzie odbieramy jako poczucie winy, w rzeczywistości jest tylko wyuczonym zachowaniem, które ma ochronić je przed karą. Oczywiście świadczy to o inteligencji oraz o tym, że potrafią w doskonały sposób ludzi rozgrywać. Psy oceniają sytuację na podstawie tego, czy co jest dla nich bezpieczne, czy nie. Właśnie dlatego, że nie mają tego takiego czegoś jak my, poczucia dobra i zła. Tylko dostosowują swoje reakcje, swoje zachowanie do tego, co będzie dla nich bezpieczniejsze. Czy to, że zjadły na przykład pieczeń i my się o tym dowiemy, czy nie lepiej wtedy zachowywać się w sposób wyuczony i pokazać jak bardzo tego żałują. Chociaż oczywiście wcale tego nie żałują, i jeśli będzie kolejna możliwość, żeby zjeść tą pieczeń i wiedzą, że takie zachowanie, udawanie, Poczucia winy się sprawdziło. Zjedzą tą pieczeń jeszcze raz. Czwarta rzecz. Psy mają 319 kości. Czyli czy to będzie 1,5 kg Chihuahua, ma 319 kości, 319 kości czy 120 kg Mastiff angielski, on też ma 319 kości. My mamy tych kości o wiele mniej i mamy około 206 kości. Czyli można powiedzieć, że psy mają półtora krotnie więcej kości niż my. Piąty fakt dotyczy temperatury ciała psów. Taka normalna temperatura u psów zawiera się pomiędzy 37,5 a 39 stopni Celsjusza. I to oczywiście niezależnie od tego, jak długą sierść mają psy. Te z długą, te z krótką mają te temperatury podobne. Tutaj są pewne różnice jeśli chodzi o wagę. Mniejsze psy mają jednak tą temperaturę troszkę wyższą. Więc ta temperatura jest wyższa niż u nas. Natomiast serce w przypadku dużych psów bije najczęściej od 60 do 100 razy na minutę, czyli podobnie do nas. Ale już małe psy mają serca, które biją o wiele szybciej. Od 100 do nawet 140 razy na minutę. Oczywiście potrzeba utrzymania odpowiedniej temperatury ciała, odpowiedniego metabolizmu to wszystko właśnie powoduje, że te serca u małych psów biją szybciej. Szósta rzecz. Tak jak my, psy mogą być prawo albo lewo łapne. Nie wiem, czy dobrze to określiłem. Po prostu pies może mieć jedną łapę częściej używaną, którą preferuje, której używa częściej. Tak jak my jesteśmy prawo, leworęczni, tak psy mogą być prawo albo lewo łapne. No, mają łapy, my mamy ręce, no to tak trzeba to nazwać. I oczywiście możemy to zaobserwować. Spójrzmy na naszego psa i zobaczymy, którą łapę Częściej używa. Psy, chociaż są potomkami wilków, to przez tysiące lat życia z nami bardzo mocno się zmieniły. I te zmiany dotyczą nie tylko fizycznych aspektów, na przykład innych zębów, innej budowy klatki piersiowej, innego umieśnienia, ale też dotyczą psychiki i zachowań socjalnych. Psy, nawet zdziczałe, zachowują się inaczej niż wilki. To, że przez tysiące lat wpływaliśmy na nasze psy, mocno je zmieniło i fizycznie, i psychicznie, i zmieniło również ich mózg. Ósemka. Podobnie jak węch, również słuch psów jest lepszy od naszego, ale co ciekawe, nie jest aż tak mocno rozwinięty jak psi węch. Ale i tak psy słyszą o wiele więcej od nas. Oczywiście słyszą od około 20 Hz. Do 45-65 tysięcy herców. My słyszymy od 20 do maksymalnie 20 tysięcy herców. Czyli dźwięki, które są dla nas niesłyszalne, są słyszalne jak najbardziej dla naszych psów. Oczywiście wynika to z tego, że wcześniej przodkowie psów, te pierwsze psy, musiały słyszeć o wiele więcej, żeby na przykład skuteczniej polować. I te dźwięki, na przykład wydawane przez gryzonie, musiały być przez nie odbierane. My oczywiście tego nie potrzebowaliśmy. No, i oczywiście nasz sług jest zupełnie inny. Dziewiąty fakt. Chociaż układ pokarmowy, tak jak wspomniałem, został przez tysiące lat życia z nami zmieniony i psy potrafią trawić pokarm, skutecznie trawić pokarm, którego wcześniej nie mogły przyswoić. To trzeba pamiętać, że psy nie mogą jeść wszystkiego. Czekolada, wszystkie wyroby, w których jest czekolada, cebula, winogrona, produkty z kofeiną, są to produkty, których psy nie powinny jeść. Oczywiście tutaj ktoś może się zaśmiać, że przecież nikt nie daje czekolady, tabliczki czekolady i kawy do przepicia psu, ale jednak bardzo często te psy mogą nawet bez naszej zgody capnąć i zjeść. Niestety może to się bardzo negatywnie odbić na ich stanie, ponieważ na przykład czekolada i pewna zawarta w niej substancja, tutaj od razu też zaproszę na materiał, w którym mówię o tym, czego nie mogą mieć psy, on jest na tym drugim kanale, może stanowić dla nich bardzo duże zagrożenie, nawet zagrożenie śmiertelne. Ostatni fakt: prawie wszystkie rasy psów zostały wychodowane przez człowieka przez ostatnie 100, 200, 300 lat. Takich psów, które są z nami od tysiąca, dwóch, trzech tysięcy lat, jest niewiele. Są to tak zwane rasy psów pierwotne. Psy pierwotne, które mają jeszcze dużo tych cech. Psów, które chodziły z nami dwa, trzy tysiące lat temu. Psy jeszcze bardzo mocno zbliżone do tych swoich przodków, nie tak mocno zmienione przez człowieka. A 100, 200 lat. Ostatnie 100-200 lat to właśnie dużo nowych psów, dużo zmian jakie niejako można powiedzieć wprowadziliśmy w tych psach, tworząc nowe rasy psów, ale też zmieniając ich wygląd, zmieniając ich zachowanie. A takie psy jak samojedy, siberianhaski, Basenji są to psy pierwotne, które mają naprawdę bardzo wiele cech, mocno odbiegających od tych psów, które dzisiaj znamy. Ale o tym porozmawiamy kiedyś. Na dzisiaj dziękuję i zapraszam ponownie.